Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Drowa. Słuchajcie, no więc co? Robimy kolejnego questa. Bardzo mi się podobał fakt, że wiele osób pisało mi w pierwszym odcinku. Znaczy, z jednej strony fajnie, z drugiej nie fajnie, ale myślę, że bardziej jednak fajnie, że zobaczyli, obejrzeli kawałek, stwierdzili, że idziecie kupować i gracie. No to jest fajne. To jest fajne, bo w sumie o to chodzi, tak? Żebyście jak zobaczycie jakąś fajną grę, po prostu weźcie sobie i kupcie. Tylko mam nadzieję, że przynajmniej ktoś kiedyś przyjdzie i zerknie, jak mi idzie chociażby, nie? Z tych osób, które nabędą grę, żeby zobaczyć, porównać, jak gra się różni. Wtedy byłoby super, ale jak nie, no to też bez stresu. Tak sobie tak trochę pół żartem, pół serio o tym mówię. Niemniej fajnie, tylko że no pamiętajcie to, co mówiłem w pierwszym odcinku, że tutaj twórcy obiecali obniżyć cenę. Nie obiecali, powiedzieli, że spróbują obniżyć cenę po pierwszych dniach. Od premiery, bo nie mogą tego zrobić, kiedy gra ma promocję jeszcze. Więc fajny krok w kierunku naszego rynku. Więc może po tym terminie będzie wam się bardziej po prostu opłacać. No chyba, że ktoś nie chce czekać, no to wiadomo. Na luzie. Słuchajcie, mamy Owaina i zastanawiam się, co z nim zrobić. I zaraz zobaczymy, co z nim zrobić. There you are! Let's go to Cengiz! Cengiz, dobra. I teraz go bierzemy, on sam idzie, widzę. No dobra, słuchajcie. No, jak widzicie... Złodziej złodzieja złodziejem, tak nazwałem odcinek numer 2, tak? I myślę, że to bardzo dobrze opisuje moje niemoralne podejście, że sam okradam tę wioskę, ale innego złodzieja to mam zamiar wrobić, że tak powiem. What's going on here? Who's that? Your storage pit thief, but he wants to work for you. Aha, that's Owain, he's looking for work. We've hold information about the theft. Tym razem zagramy w ten sposób, że wrobimy typa. Hey, I thought you wanted to put in a good word for me. You bring me the storage pit thief and you want him to work for me now? We should hang him. Well, give me a chance, Cengiz. I won't touch your storage pits anymore. Ah, if I didn't need workers so urgently. Fine then, we'll give it a try. But first, you'll just be working off your debt for everything you've stolen. Otherwise, you can get lost. Well, all right then. That's only fair. From now on, you can count on me. What? We'll see. Tomorrow you might get chased out of the camp by Jendrik and his axe. We'll be watching you. You can sleep in the one of the tents near the water. If anyone complains, just say I sent you. I'll report to Jendrik. Thanks, Cengiz. Thanks. That's two more hands to put to work. We can really use any help we can get. Here, this is for the new worker you brought me. So nobody can claim that I'm not grateful. No dobra, słuchajcie. No ale i mimo wszystko, czyli tak. Co widzimy potem po rozwiązaniu tego zadania? Że Owain dołączył mimo wszystko do ludzi, którzy pracują, ale jednocześnie byłem szczery w stosunku do Cengiza, żeby wiedział, kogo to mu przyniosłem, tak? Czy tak będzie jakiś komentarz będzie do tego? Nie będzie na razie komentarza do tego, rozumiem. Wiecie, no też biorąc pod uwagę, że chciałbym coś w tej grze pokazać w te trzy odcinki, które tu mam zamiar zrobić, to nie mogę czytać każdej opcji dialogowej. I na pewno bym czytał opcję każdą dialogową, gdybyśmy mieli też język polski, tak? No z tym jest wielkie pytanie, bo tam niby twórcy mówią, że jest opcja, że w przyszłości uruchomią workshop, w ten sposób udostępnią społeczności możliwość tłumaczenia. Tak, ale to wszystko jest taki znak zapytania trochę. Niemniej bardzo mnie intryguje ta dwójka i może będą mieli jakiś quest, więc zagadajmy z nimi, żeby chociaż poznać ich imiona. Mamy Blana, tak? And next, you're going to tell me that this little of yours does more than just inflicting a pinprick. Karima, you are just naive. Karima. You big mouth, you'll feel that thing in your guts one day, because you are not paying attention. Your head can be used for more than just headbutting, you know? Look who's talking. Keep your shield held up, and keep ducking, you chicken. Quack, 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 quack! That's tactics, you bonehead. Kurde, ale się kurde to obrzucają. What's going on here? Ah, you've come just at the right moment. Which is better in a fight? A two-handed weapon or a sword and shield? O mój Boże. Czy lepsza jest dwuręczna broń, czy broń i... Tak naprawdę powiedziałbym, że dwuręczny sztylet. więc ani jedno, ani drugie. What? Two-handed weapon? Short... Difficult to say, I'm not sure myself.
Powiedzmy, że Sword and Shield. Staniemy po stronie laski, oczywiście. Ha! Defense is another important part of a fight. Cowards like you are the first ones whose blood soaks to the ground. Czy soaks the ground. It can't be helped, you've got to try it for yourself. Here, catch. Just a sec, you are done for. What? Are you deaf too? Are we going to have to clean out your ears with a sword? She tosses you a sword and thrusts a shield in your hand. You are not getting away from me. You will learn how to fight the right way. I'm going to come at you, understood? Now hold up your shield and deflect the attacks. Let me apologize in advance, in case I crack your skull open. It won't be intentional, but due to your stupidity. O, ciekawe. Don't be too brutal, Blan, for once. No dobra, hold block to reduce... reduce your stamina instead of health. Your stamina... Dobra. Muszę po prostu zablokować trzy ciosy. Dobra. Czyli przy okazji mamy możliwość zabawy w obronę, w taktyki, okej. Okay. Excellent! Blocking is good, but it doesn't always work. Eventually you become exhausted and then you lose your balance. What's more, you still take damage while blocking. You will eventually lose your footing and then there is no coming back. I don't want to block, I want to fight. Do you think I want to stand there and get my head kicked in? No way, because you'll get what you give tenfold. Right in the kisser. Attack, now! I don't... Okej. Okay. Co dostałem lock splittera znowu. I don't know why you are so keen on getting yourself beaten up, Blan, but alright, to you... Aha, do mnie mówi, to you. Swing your axe and let it come down on Blan. Use the momentum of the attack to follow up the next strike right after. A, bo tu jeszcze, no tak. Jest coś takiego. Press at exactly right moment after you've attacked in order to attack again. Using combos you can generally faster, attack faster and inflict greater damage. No dowiedziałem się czegoś nawet walki. Okej. Okay. Dobra, successful combos, tak? Dobra. Próbuję. Very good! How do you feel like taste of your own medicine, Blan? Ah, that tickles just a little. You'll need to do a lot better if you really want to hurt anyone. Come, I'll show you one of my abilities. Wounded opponents will get weaker even without taking additional hits. A perfect way to turn the tide of battle in your favor. In combat, you'll have to warm up before you are able to use an ability. You will need enough focus. I usually achieve this by continuously swinging my axe. But that's not a great tactic. When you are hit, you lose focus too fast. If you block opponent's strikes and attack them instead, you'll accumulate focus much faster. Oh! I usually try not to give my opponents enough time to launch their own attacks, but if you're so sure about blocking, then let's see how you'll fare against my wounding ability. No, ranę się nauczyliśmy. Listen, first you need to find weak points. In combat, everyone will leave themselves open eventually. If you have enough focus, you'll be able to inflict a pretty bad wound on an opponent. Give it a try. Czy tak, you've learned ability. It has already been equipped automatically. Press to open... Aha, nie pokazali co. Pewnie mam o, to nacisnąć, tabulator. 40, tak? Inflicts weapon damage and cause bleed. A bleed będzie super, biorąc pod uwagę, jak kiedyś w przyszłości nauczymy się walczyć sztyletami. Take a closer look at your new ability or to move it to another slot in the wheel menu. In the game you can change an active ability. Dobra. Mamy wound. Mamy atakować. Successful spells, dobra. I teraz rozwijamy Q. Ow! That one hit! Dobra. That's it, exactly like that. Keep going, slaps for everyone. What a fun sound to make. Bleeds can get really nasty. A single bleed will ease over time, but multiple bleeds can really get you into trouble. You sliced and diced me pretty good there. Here, take a healing plant. O, proszę bardzo. Blocking hasn't protected you too well. Had you been dodging instead of blocking, this wouldn't have happened. O. O właśnie, mogę dać jej... No, wiecie co? Bądźmy mili, dostaniesz healing plant. Wyjątkowo będę miły. Thanks! Situations like this are why you should always carry something for healing yourself.
Nah, once you've had a good meal, things will start looking up all by themselves. And had you not tried to block an attack like this, you wouldn't be either, okay. It's true, blocking doesn't protect you from everything, but without it, you'd be hurting a lot more. Yeah, just keep making excuses. So, what do you say? Which do you prefer, a two-handed weapon or a sword and shield? Yes, tell me. No właśnie, i teraz może wiecie co, dzięki temu na przykład dostaniemy odpowiednią rzecz, dostaniemy albo broń dwuręczną, albo... Ja myślę, że sword and shield jest spoko, tylko że ja już mam te rzeczy. Natomiast... I can't decide, no ja bo nie wiem. Co się dostanie? You can find however you like, if need be, even with only a spear. The main thing is, don't stand around looking stupid when you're attacked. Make up your mind. Aha, no dobra, sword and shield. Very reasonable. You see, Bland, some people appreciate a good defense. Oh, i mamy dzięki temu miecz. Take my training equipment, you can keep it. Perhaps we should use the tried and tested way to find out which one of us is right. In the Remnants arena, that is. Whoever bleeds more is not right, haha. Okej. Okay. Czyli mamy jakąś arenę, gdzie możemy walczyć. U tych ostatków, tak? You know that you can count me in right away, and I won't make it easy for you. I hope so, I want to earn my victory. What kind of arena is this? I'd like to have a look at this arena. I've got to go, okay, co to za arena? An arena? No, the arena, known throughout Drova. Except to you, obviously. Well, there is an arena in the Remnants camp in which fighters from all corners of Drova compete, usually to first blood, sometimes to the death. Anyone who survives a round in the arena has learned a great deal in any event. There they fight with everything that inflicts pain. Bows and arrows, daggers, spears, swords and axes. Some of their weapons are even made of iron instead of bronze. Oh yes, iron. It hurts like hell. No dobra, I'd like to have a look at this arena. Better to watch it from the stands first. Let's visit the arena once things have calmed down here. We've all got to bear it here until the damned bridge has been repaired. Then I won't have to hack away at this stupid wood anymore. I'll be able to put my weapons back where they belong, into flesh. Probably into your own, you stupid dolt. Well, we shall again fight in the arena, as is fitting for us. After all, we are warriors. No dobra, no i dowiedzieliśmy się czego, że nauczyliśmy przede wszystkim nowego, fajnego skilla, który myślę, że będzie całkiem przydatny, czyli zadawanie 150 obrażeń i jeszcze krwawienie, co jest akurat mega super, bo jak sobie zacząłem powoli przeglądać drzewko talentów i na przykład zobaczcie, jak będziemy mieli w końcu te nasze sztylety, tylko jeszcze chwila minie, zanim uda nam się do tego dojść, to zobaczcie, że zwiększa przede wszystkim 10% obrażeń daną bronią i Contagion to jest, jak widzicie, skill, 300% obrażeń i zatruwa przeciwnika, który ma aktywne krwawienie. Czyli, jak zwykle, ja ginę trucizny, to znowu będę mógł walczyć trucizną. Bardzo mi się podoba ten kierunek rozwoju i myślę, że gdybym miał grać dalej, to szedłbym właśnie w tym kierunku. Czy możemy jeszcze z nim jakoś porozmawiać? Może jakieś nowe dialogi, coś? Hej! Co mi tu mam? O! Can you show me how to fight better with a sword and shield? I'm not the best swordswoman, but I can show you a few tricks with a sword and shield. What would you like to learn? No i właśnie o to mi chodziło. Tutaj możemy sobie podnieść, zobaczcie, siłę, możemy podnieść zwinność, ale również możemy nauczyć się basic sword fighting, hard blow, proszę bardzo, mamy też basic shield fighting i out of balance. If you block an attack perfectly, your next attack will result in a critical hit. A widzicie? No teraz tylko pytanie, czy walka sztyletami, do której zmierzam, nie jest przypadkiem walką, słuchajcie, która będzie wiązała się z posiadaniem dwóch sztyletów. To mnie właśnie zastanawia, bo jeżeli tak będzie, to kierunek tutaj nie za bardzo jest interesujący dla mnie, ale myślę, że i tak, jak chcemy, słuchajcie, do tych sztyletów dobić 25 punktów jest to potrzebne, jak dobrze kojarzę. Zobaczmy jeszcze raz, bo to będę chciał ten talent i potrzebuję 25 base prowess, tak? Czyli tak musimy dobić się, słuchajcie, no tu nam zapisało, kto może nas nauczyć, bardzo fajnie. Więc myślę, że musimy dobić do 25, więc tak musimy na razie wydawać punkty na to. Chociaż wiadomo, że warto mieć jakieś powiedzmy delikatne zapasy, ale możemy powiedzieć, że niech ona nauczy nas trochę dexterity, bo to zwiększa szansę na krytyk też, tak? Więc dajmy sobie
troszeczkę do dexterity i my sobie też oczywiście z... O, już mamy 30. A, mamy już 30. Nie, przepraszam. Learning... A, base prowess. Podniesiemy za chwilę. Dobra, to zostawmy sobie dwa punkty na razie. Znaczy, dopóki nie mamy sztyletów, chyba nie ma sensu w dexterity za bardzo... inwestować. Ale okej. To na razie zrobiliśmy tyle. I nasz base prowess ma w tym momencie 22. Czyli jeszcze 3 punkty. I będzie można znaleźć kogoś, kto może nauczy nas walczyć tyletami. Czyli jak widzicie, warto gadać z ludźmi tutaj, bo każdy może coś nowego nam dostarczyć, jakieś nowe możliwości. Tylko teraz, gdzie poszedł tamten koleś? To jest Cengiz, to jest Blan właśnie. On też coś nas nauczy pewnie, tak? Can you teach me how to better fight better with an axe? Good choice. I may not be the best, but I've got a few tricks up my sleeve. No, i on ma co? I widzicie, jest. Basic axe fighting i mamy... Full throttle. I też uczy nas tych rzeczy. No. Dobra, słuchajcie, więc dajmy sobie jeszcze punkt w siłę, zostawiam jeden learning point, albo nie. Wszystko w siłę na razie. Niech będzie. Mam 4%, to dużo nie ma. Wydaliśmy wszystkie punkty, za chwilę będziemy level up mieli, więc myślę, że będzie spoko. Tak to zawsze, no dzięki temu się wzmacniamy, tak? Teraz nasze ataki powinny być troszeczkę potężniejsze. Nie jakoś bardzo potężne, ale pewno potężniejsze. No i mamy właśnie lepsze coś niż zwykły kij, tak? Bo zwykły kij zadawał 4 obrażenia, jest fast, ten też jest fast. Więc jedyne co to jeszcze weźmiemy sobie, oczywiście tarczę. A tutaj weźmiemy sobie jakąś broń dwuręczną. I tu mamy chyba właśnie tak, lock splitter. Więc z wielką chęcią będę miał te rzeczy. Chociaż jeszcze mieliśmy, wiecie co, nie, inaczej. Mieliśmy potestować coś, jak działa slingshot. Tak, jak działa rzucanie. O, focus 8, attack damage 12. Więc może warto by było, słuchajcie, pójść teraz. Pójdziemy sobie na zachód. I spróbujemy sobie na przykład teraz pozwiedzać zachodnią część. Pójdziemy drogą. I zobaczymy, czy uda nam się coś tu znaleźć, bo mówię, ja przy tym moim podejściu z wycięciem z nienagraniem poprzedniego materiału, teraz włączyłem nagrywanie, Jezus, sprawdziłem jeszcze raz na wszelki wypadek, jest włączone, to bym chciał, trochę pozwiedzałem ten zachód, doszedłem do tego obozu, więc chciałbym po prostu z wami teraz to zrobić. Peace off, no właśnie. I on teraz nie będzie chciał z nami gadać. Czyli być może nie uzyskaliśmy przyjaciela dzięki temu, tak? On nie będzie nam... Nie będzie dla nas miło, ale też jednocześnie możemy go teraz ograbić z jego rzeczy, tak? Bo teraz on już nie jest... Nie siedzi tam, tak? Więc można by pójść do jego obozu i go po prostu ograbić z rzeczy, które tam trzymał. No ale to jest jakby rzecz do zrobienia przy okazji. Tak, aha. No właśnie. Tam niekoniecznie trzeba wchodzić, więc tu widzicie, trzeba trzymać się drogi na początku. Bo na pewno przydam się jakiś szybki zapis, na wszelki wypadek. Więc warto trzymać się drogi. O, i tu jest jeszcze człowiek. I ja z nim już gadałem, jak sobie grałem. I to jest człowiek, który będzie bardzo wartościowym człowiekiem. Przyspieszę z nim rozmowy. Ponieważ tak, zapytamy go, co on tutaj robi. On patrzy sobie na rzekę. Zna niby naszą twarz, ale niestety, ja, my możemy powiedzieć, że byliśmy, może poznaję mnie z obozu. Zna wszystkich z obozu, ale zna, no, nigdy cię nie widział, ale twarz wygląda znajomo. I głos też jest znajomy trochę, mówi. Może cię z kimś mylę, tak? Tu przyspieszamy na razie to. Nazywam się Loritz i jestem kartografem. No właśnie, uwielbiam kartografowanie, też sprzedaję rzeczy. Sprzedaję mapy. No właśnie. No i tak, show me your goods. Proszę bardzo. I on faktycznie, zobaczcie, ma mapę. 200 monet kosztuje. O, zarobiliśmy trochę monet. 200 monet kosztuje mapa. I on ma też oczywiście dużo pieniędzy, ma nawet, zobaczcie, tusz, żebyśmy mogli sobie jakimiś markerami coś oznaczać, ale to jest cholernie drogie. Ta mapa może ci pomóc, na pewno jej nie chcesz, no właśnie, i ja mu wtedy powiedziałam, no ale nie mam tylu pieniędzy, ile tyś chcesz. I mogę ci złożyć ofertę, weźmiesz teraz mapę i dasz mi 200 monet, kiedyś następnym razem zobaczymy. O, jest jakiś haczyk? No wygląda, no, normalnie tego nie robi, ale niech to będzie, tak? No, czuję w tobie potencjał, tak? Jakby liczę na ciebie, że mi oddasz te pieniądze. Liczę na swoje sny też. Dobra, niech będzie, wejdę w to i zobaczcie. Jest różnica, prawda? Jest różnica w wyglądzie tej mapy, zdecydowanie. Tu mam w ogóle jakąś farmę, zobaczcie. Tu mamy też jakąś wioskę. Tu mamy... To jest właśnie ten Remnant's Camp tutaj, do którego właśnie zmierzamy, więc o wiele ładniej to wygląda. Widać, że to jest mega duży teren, a my cały czas po nim biegamy sobie z buta. Nie wiem, czy to jest całość mapy i koniec, czy jest tego więcej, może są jakieś mapy, wiecie, podziemi, czy jakichś innych miejsc. Co za przepiękna mapa, mój magnum opus. Okej.
Możesz też używać tuszu, żeby zaznaczać sobie, widzicie, rzeczy na mapie i on też ma to w sklepie. Niebawem już będę się ruszał, dobra. Mogę ci dać trochę? Dobra, czy... Niech on... Wiecie co, a kupimy sobie od niego od razu ten tusz. Czy mogę mu coś sprzedać w ogóle? Mogę mu sprzedać jakieś bajery. Czy bardzo, możemy mu to sprzedać. Może być barter. Pay with coins. Proszę bardzo. O, i accept. Tak, sprzedaliśmy trochę śmieci, obniżyliśmy sobie do 40. Okej, okay. Więc... idę sobie, tak? Życzył nam powodzenia, żebyśmy zawsze znajdowali swoją drogę. To w ogóle są jakieś ruiny ogólnie, tak? To też można sobie by coś gotować, tak? Możemy zrobić sobie już coś. Możemy sobie zrobić, zobaczcie, już Agile Strange Stew. Możemy zrobić też pułapkę i zobaczyć, jak działa. O, to mogłoby być ciekawe. A ja zrobiłem jedną pułapkę, czy nie? Nie, nie zrobiłem pułapki. Zrobimy jedną pułapkę, żeby sprawdzić, jak działa, tak? Dobra, na razie myślę, że tyle. A, zrobiłem jedną wcześniej. Okej, okay, zrobiłem jedną. Miałem tutaj przecież. Dobra, nie pamiętałem tego, że jednak ją zrobiłem. Dobra, ale jestem ciekawy, jak to zadziała. O, chyba mamy kolejne miejsce, gdzie będziemy trochę... Tak jest. Trochę piórek w razie czego. No właśnie, weźmy sobie na razie, zmieńmy na to, bym chciał zobaczyć, jak wygląda atak w przeciwnika, który jest oddalony mnie jakiś... O właśnie, jakiś dystans. Dobra, i zobaczymy, jak to zadziała. I co? Co jest? Jakoś tak? A bo to jest na bliski kontakt dalej? Ej, to jest na bliski kontakt? Co jest? Kurde! Nie jestem gotowy, jak się zmieniało. Dobra, już jestem gotowy. Ach, to mnie zatruwa dziadostwo, no. A, możesz mi pomóc, bardzo chętnie. Ja też chcę zabić. Bo mi zabijesz expy, mi zabierzesz. O nie. Najgorsze jest to, że on zabiera mi expy, faktycznie. Jak dojdę do kogoś, to oczywiście pomaga, ale zabiera expy, okej. Okay. Wiecie co, wydawało mi się, że slingshot powinien... Czekajcie, coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. Powinien rzucać, tak? A mogę tutaj amunicję dać? No bo jest amunicja. Can be found in rivers, no właśnie. O! Jest amunicja, nie mogę jej tutaj wziąć, nie? Slingshot, medium fast, offhand. Czekajcie, bo może jest tak, że muszę drugim przyciskiem wycisnąć. Czekajcie, może coś porąbałem. To jest uderzenie z bliska. Aha! Prawy przycisk myszy. Okej, okay, prawy przycisk myszy. Wszystko jasne. Dobra, to jeszcze jednego tu mamy. Proszę bardzo. I możemy wtedy zmienić. Co ja robię? Aha, bije z buta, dobra, okej. Okay. Muszę się nauczyć się sterowania, bo szczerze mówiąc... Czyli tak, tutaj będę naciskał, a potem muszę nacisnąć R, żeby szybko zmienić. Dobra, R. R to zmiana, w porządku. Okej. Okay. Dobra. No to przynajmniej ubiliśmy trochę komarów. Komary poszły spać. To dobrze. Myślę, że póki jesteśmy tu gdzieś blisko drogi, to możemy próbować pochodzić, chociaż... O, właśnie. O, patrzcie tutaj. Jakiś truposz. Jakieś trupie mordy, aha! No i właśnie, coś tutaj mamy. Jakiegoś trupa również, zobaczcie, tutaj znaleźliśmy. This corpse before you is covered in deep wounds. The clothing is stained and stiff with dried blood. It has already begun to decompose. Examine. Even upon closer inspection, you still don't recognize the deceased. Either you've never met him, or the decomposition has distorted his appearance too severely. Search the corpse. O, łuk i strzały i jeszcze lockpiki. Dobra, a tu można zebrać te rzeczy. I patrzcie, mamy też szpir. Czyli mamy włócznie, oczywiście szpir, tak? Okej, i tu są ślady. O, czyli tam musi być coś niebezpiecznego. A ja nie wiem, czy chcemy iść na południe, słuchajcie, skoro widać, że ślady prowadzą na południe i tam może być niebezpiecznie. Tutaj mamy jeszcze jakieś żaby. No nad wodą jeszcze jest bezpiecznie, ale... Nie wiadomo jak długo. F5 dla wszelki wypadek. Coś tu łazi. O, tu ktoś jest! To jest jakiś człowiek. Okej, dobra, musimy zobaczyć, kto to. Może być niebezpieczny oczywiście, ale... Ktoś tam jest. Wędkę musimy jakoś zdobyć, żeby zacząć łowić ryby. Ktoś tam był. Ktoś tam szedł. Proszę bardzo, tu ktoś jest. Ło! Niebezpieczny człowiek! Ło Jezu! Ło Jezu! To jest jednak jakiś drań. Co to jest? Jakiś typ. A on w ogóle tak bezpośrednio już zaczął atakować. O gościu. Wow, nieźle.
Wow, co on zrobił? Jo! Co on zrobił? Jakie on ma uderzenia? Gościu. Jak mnie leje? Ja nie mam z nim najmniejszych szans, słuchajcie, nawet. Wow! Muszę raczej robić uniki. O kurcze, dobra, dobra, typie, to jednak walczymy unikami, ale jakie to ma... Jakie on ma HP? Dobra, jednak nie jest do zabicia, jak widzicie, za bardzo. Okej, ciekawe. No przynajmniej wiemy, że jest to niebezpieczny przeciwnik. Tyle wiemy, za staminy powytrzymuje więcej na pewno. Jakieś odskoki robi. Okej, tu udało się uniknąć. No. Dobra, podszedł. Dobra, jakoś spróbujmy go technicznie ubić tutaj. Może jeszcze uda się blida nałożyć. To by było fajnie. Au! Dobra. Cyk! Dobra, skrwawił się troszeczkę chłopak. Mamy jakieś rzeczy do leczenia? Mamy, naciśnijmy F. Dobra, skonsumowałem, nie ma teraz czasu na leczenie, na czytanie. Dobra, trochę się obroniłem tarczą. Aha, on już przestał krwawić, no właśnie. Szybko poszło. To są kolejne trupy! O dobra, to może on ich zabijał tutaj. Obroniłem się chyba, nie wiem. Tarczą. Zdecydowanie jest to za trudny przeciwnik na mój etap, prawda? Zdecydowanie za trudny przeciwnik, ale spróbujemy. No nie sądzę, żeby to w ogóle jakkolwiek się udało cokolwiek tu zrobić. Bo ja zadaję mu minimalne obrażenia, minimalne, tak? Ajajajajaj, zniszczy moją obronę, ale no trochę doberwa ode mnie, tak? Fajnie, fajnie, są trudne walki. Uciekamy od niego mimo wszystko, tak? O ile w ogóle się udało uciec od niego. Nie chciałbym też, żeby on mi tutaj... Dobra, schował broń. I odszedł, dobra, okej. Ten nawet nie próbował walczyć, może nawet lepiej. Dobra, dostaliśmy trochę w pierdziel, ja przyjmuję go na klatę, w sensie, że nie będziemy cofać. Nie wszystko bym chciał cofać, no bo trochę szkoda. Każdy błąd cofać, natomiast... Aha, dobra, tu jest ta hiena. Nie wiem, czy z jedną może byśmy sobie poradzili, słuchajcie. Możemy przetestować, ja robię szybki zapis, żeby zaakceptować moje efekty walki. Więc tak, spróbujmy zawalczyć z hieną. Na początku oczywiście dostanie ode mnie tym. A czemu nie mam? O, już mam, dobra. Cyk! O! Coś czuję, że może być niebezpiecznie. Zobaczymy. Szybko się rusza, szybko też gryzie ta hiena, ale z jedną może uda się pokonać. Oj! Jednak szybko gryzie, dobra, spróbujmy z tarczą. Oj! Dobra, wiecie co, hiena też jest niebezpieczna. Jednak za niebezpieczna rzecz dla nas. Oj, oj, oj! Dobra, żartowałem z tą hieną. Dobra, wycofujemy się, F. Szybkie leczenie. I ucieczka, może mi kolega pomoże. Może mi pomoże, no teraz już walczymy. O, proszę bardzo. Dobra. Też chcę pomóc. No, tylko z expy poszły. Dobra, już go schowałem, dobra. Rolling Stone, Stingy, Midleather, Shield, dobra. Czyli jednocześnie wiemy, że no, jakby, tak. Koleżanka hiena też jest za trudnym przeciwnikiem na nasz etap obecnie. Fajnie, w sumie fajnie, bo rzeczywiście czujemy, że jest wyzwanie, tak? Nie możemy każdego przeciwnika podejść i... A, spokojnie z tłami się. Widzieliście, że tam potem było tych hien kilka. W ogóle tam też jakiś trup leżał kolejny. Więc hiena również jest dla nas zbyt trudnym przeciwnikiem. Musimy na razie ograniczać się do szczurów. Ale z wielką chęcią. O właśnie, szczurki. Szczurki chętnie, widać, że mają mniej zdrowia. Można próbować jakoś tutaj jeszcze działać powoli. Nawet nie będę musiał używać specjalnych umiejętności, bo jak sami widzicie... Tak, nie będę musiał używać umiejętności, bo jak sami widzicie... szybko padają na szczęście, więc trzeba dobrać przeciwnika do swoich umiejętności. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba, że to nie jest tak, że idziesz na każdego i pokonujesz każdego. Tu mamy... Co tu mamy? Zobaczymy zaraz, jakiś znak. Aha, to jest ostrzeżenie, to już nieraz widzieliśmy. Tu mamy to, tu mamy, proszę bardzo, jakiegoś trupa, ale właśnie, on może gdzieś tutaj żyć. O właśnie, to jest to, no to brzmi jak coś niebezpiecznego zdecydowanie. Mnóstwo tu kamyczków, wydaje mi się, że będą się rozmnażać te kamyczki. Tu mamy coś fajnego. Jakiś ołtarz. I to warto będzie zobaczyć ten ołtarz, tylko patrzę jeszcze, czy tutaj... O, tak po prostu leży sobie worek? O, i dużo piórek tutaj mam, nawet snaptor, okej. To snaptor brzmi jak jakiś snapping raptor. O, o! I hieny się zajęły nim, tak? Widzieliście, tam był trup. Czyli same niebezpieczne rzeczy. Tutaj hieny, tutaj jakieś snaptory.
Kurde, idę dalej. Bezpieczną ścieżką, mam nadzieję. Mamy kolejną... Kolejny drogowskaz. Na początku... Na górze jest jakiś tepit, jakiś dół. Woodcutter's Remnants Camp South. No dobra. The Pit. To brzmi jak... O, fajny, fajny pomnik. Nie szedłem tędy jeszcze. Brzmi jak miejsce, w którym może byśmy... Brzmi jak arena walk, nie? Ja bym arenę walk nazwał The Pit. Że walczymy w dole jakimś. Ale to mówię, nie szedłem tam, to jest tylko mój domysł już teraz. Ja doszedłem tylko do wejścia obozu i na tym skończyłem wtedy swój krótki przebieg. Coś tu jest faktycznie. To zostawił ktoś po prostu coś. Jak to wygląda na mapie? A niby idziemy. Dziś tu dużo jest takich tras i dróg, którymi można pójść. W sumie powinniśmy pójść do tego obozu. Może tam byśmy... O Jezu, dobra, już wiemy, że jest niebezpiecznie. Tam jednak żyją hieny. I tu też żyją hieny, dobra. To dopóki nie wzmocnimy się tak, żebyśmy mogli z tymi hienami walczyć, to trochę średnio pójść w jakikolwiek kierunku. Niebawem musimy też zrobić jakieś jedzenie, bo... Niebawem bonus z leczenia nam się tutaj skończy, będziemy musieli jak porąbani jeść inne rzeczy. No właśnie, ale na hienę można by zostawić pułapkę. Nie? Można by też próbować zastawać pułapkę na tych przeciwników i zobaczyć, jak to działa. To też jest ciekawa metoda do Poznania albo do Wrocławia. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Bo to wygląda na coś ciekawego. Co to jest to? Tu trzeba włożyć jakiś przedmiot. Więc tu może być jakaś zagadka. Skoro trzeba tu włożyć przedmiot i tu mamy też jakąś notatkę, zobaczcie. Do you feel at home in Drova? Are you strong and wish to work? You have come to the right place. Here you can... Here you shall be paid for your hard work and you shall have a place to sleep and a hot meal. Become a hewer and start prospecting silver. You don't need to commit to anything. You can leave whenever you want and you don't need to return. Should you prove yourself as a hewer, you might even be able to become a part of the Remnant's camp as a fighter. Come to the pit and report to Levin or Yola at the entrance to the Remnant's camp. May the Red Tower protect you. I my tu mamy jakąś taką sugestię, że... coś było o tym, że o srebrze, tak? As a fighter. Start prospecting silver, więc może tutaj trzeba po prostu położyć na przykład jakieś... może tu trzeba by, o też jest to ciekawe, położyć jakieś srebro, ale może notatka została zostawiona jakbyś odrębnie, a tu na przykład coś się dowiemy. Soul protect us, judge us, in your light we shall see the shadows that have fallen upon our lives. You grant us the strength to dispel them, you will... granted Avelius the strength to defy his brother. Your blade determines what is just. Czyli nie wiem, to jakieś ostrze sola trzeba tu przynieść? Nie wiem, może to jest związane z tym, co tu trzeba umieścić. Nie wiem. Ta jest zagadka, możemy iść dalej drogą. Coś tu trzeba będzie wrzucić. Tutaj mamy, no właśnie, jakieś ruiny. Więc możemy teraz je troszeczkę pozwiedzać. O! Widzicie? Tak, to jest gniazdo tych niebezpiecznych przeciwników, ewidentnie. No dobra, zobaczmy, co w tych ruinach znajdziemy, bo tutaj w tych ruinach niedaleko już jest wejście do... Ruin Blossom, proszę bardzo. W tych ruinach już jest wejście do obozu. I co? A, jest, jajko i dobra, mamy to. Te ruiny trochę tu trzeba pozwiedzać, może coś się uda znaleźć, jakieś przejście. Znaczy, to są ruiny, tylko pytanie, czego to są ruiny? Czy jakaś historia związana z tymi ruinami jest? Powinna być, nie? O! Znowu kot. Kolejny kot. Kitty cat looks at you and cowers. Pogłaszczemy kota. O! She hisses at you and keeps her distance. No dobra, odejdziemy. Ta nie chce być głaskana. Nie wszyscy chcą być głaskani. Teraz widzicie, szczur schodzi na raz. Więc mimo, że mam lepszą broń, mimo, że założyłem lepszy ciuch, na razie wciąż jestem straszną miernotą. I nie jest mi łatwo podróżować po tym świecie. Prawda? I po szczurku. Zawsze 5 expów za darmo. No za darmo, bo to na jednego hita wchodzi. Więc szczury mam nadzieję też, że będą się rozprzestrzeniać po świecie. No i to jest jakiś znak. To jest chyba znak, tak, słuchajcie, to jest wejście do obozu tych ostatków, tak? Więc za chwilę będziemy chcieli tam wejść. Jak znam życie, jak już tam wejdziemy do tego obozu, to jak znam życie, to już przepadniemy. Tam będzie pewnie dużo ludzi, dużo questów. Więc myślę, że zostawimy to na ostatnie 10 minut. Pozwiedzajmy sobie jeszcze okolice, żeby zobaczyć, co tutaj faktycznie można znaleźć. Jakiś symbol tu jest. I też kupa szczurów, ale no każdy szczur daje mi trochę expa. Bardzo chętnie bym expa zdobył. No nie udało mi się ani hieny. Może też trzeba będzie tak podchodzić do tych przeciwników typu hiena, żeby wyciągać ich pojedynczo. Bo tak jak widzieliście to, co teraz zrobiłem, no to wyciągnąłem faktycznie ich pojedynczo. Znaczy, tę jedną hienę wyciągnąłem od stada.
I dzięki temu coś się udało zrobić. Idę tutaj już mieć. Znaczy to już jest ogólnie wszystko nowe dla mnie. I tu już dalej doszedłem, tak? Jesteśmy już idealnie, moja wiedza na temat świata tej grze już teraz się pokrywa z waszą. Ja już tutaj lama się skończyła, tu się zorientowałem przy tych dużej ilości dialogów z tymi dwoma na wstępie, na wejściu. Widzę bandytę. Może być niebezpieczny bandyta. Ło, tu jest kolejny bandyta. Ło, tu jest ich Ło, Jezu. Dobra, to na pewno nie jest tu bezpiecznie. Się zorientowałem przy dialogu z nimi, że to tyle. Że nie włączyłem nagrywania wtedy. Dobra, w każdym razie. O, kolejna! To jakieś zagadki są, tu pełno takich widzę. I to znowu coś trzeba położyć, okej, czyli to jest taki... taki system tutaj. No, jak zdążycie, oni nie będą chcieli rozmawiać. Nie wyglądają na ludzi, którzy chcą prowadzić dyskusję. A, tu jest jakiś namiot. Widzicie? I ten nowo niebieski. Okej, ktoś tu mieszka. Co to jest za miejsce? Zobaczmy na mapie. Jakiś namiot. A ja mogę teraz, widzicie, mogę teraz sobie postawić stamps. Okej, dobra. To tu możemy postawić, tu jest jakiś namiot. I możemy go namalować tu. Okej, widzicie, jest namiot narysowany. Okej, fajnie. Można sobie tak oznaczać różne rzeczy. Ojojoj, oni tu wyszli. Oni patrolują ten teren, o kurde. Dobra, patrolują, pewnie mają jakiś fajny loot tam w środku. Tu też mamy jakąś... jakiś ołtarz? Jak to nazwać? Nie wiem, to można jakoś też ołtarza zaznaczać? Jakaś gwiazdka, skarb. To jest jaskinia trochę jakby, nie? Skarb, czaszka. Czy gwiazdką tu sobie oznaczymy? Czy to tutaj jest? Nie wiem. Czy gwiazdki to będą takie ważne punkty? Dobra, w każdym razie... no wiemy, że jest tu niebezpiecznie. Raczej nie chcielibyśmy z nimi walczyć. Ale tu jest jakiś miecz fajny! Czy co? Spróbujemy zrobić pewną rzecz. Nie chcę z nimi oczywiście walczyć, ale może uda mi się mega szybko zakraść tutaj i zabrać ten miecz. Ukraść. I uciec. Proszę bardzo, Blunt Bronze Blade. No i czy to nie jest piękna akcja? Przepiękna akcja. Pytanie brzmi tak, czy mogę teraz zabrać te strzały jeszcze jakoś? Nie, o wejście jest od... O, tutaj patrolują cały czas ten teren. No dobra, patrolują teren, ale tutaj jeszcze sporo strzał do zebrania, gdybyśmy chcieli. No ale strzał trochę mamy, wreszcie mamy też łuk, tak? To już mogę teoretycznie... Właśnie, co to najlepsze? To, że możemy teraz zmienić to na łuk. Okej, i mam łuk, simple bow. Proszę bardzo, jakie to mega obrażenia robi. Tylko wiadomo, że strzał nie ma jakoś bardzo dużo. Strzał mam zaledwie 8, oczywiście mogę robić strzały, tylko tu było też dużo strzał by dało. No, to już takiego jakiegoś przeciwnika na zasadzie ustrzelenia go kilka razy strzałami można by próbować jednego bandyta jakiegoś udupić. No, jestem ciekaw, co skrywa też ten szaleniec, którego spotkaliśmy tam na zachodzie. Tu, o Jezu, tych bandytów tu jest mega dużo, widzicie, to jest jakieś przejście. Nobody's here. Podsłuchajmy. Maybe later. Okej, okay. A to nie jest ta para, którą widzieliśmy wcześniej? Co oni tu kombinują? Może da się podsłuchać coś jakiś... Oj! Dobra, idą tędy. A może to jest cały czas ta sama para chodząca tutaj? Tak mi się wydaje, że to są ci sami, którzy tu łazi... Dobra, oni tu już tu łażą i jest niebezpiecznie. Dobra, ale tutaj jest jakieś... miejsce. No weź mi, daj już level upa, kurde. Miejsce. Ale co oni tutaj robią? Coś tutaj knują w tym miejscu, nie? Fajnie, że można coś takiego tu znaleźć. Zapiszmy sobie. Co za dźwięk? Ale to był dźwięk po prostu chyba dzięcioła. Ale przeraziłem się chwilowo. Ale no fajnie, bo dźwięki... dochodzimy do jakiegoś takiego biomu leśnego. W ogóle w las wchodzimy. I jest tutaj dzik! No tak, znaczy ten dzik to nie jest na razie na nasz poziom. Chyba, że chcemy to sprawdzić, ale to mówię, to będzie testowa walka na pewno. Bo coś czujesz, dziku mnie zrobi w jajko. Ale wiecie co zrobimy? Zostawimy pułapkę na dzika. Proszę bardzo. Dobra, i zobaczymy, czy ona zadziała. I weźmiemy oczywiście łuk. Dobra, i spróbuję zacząć od łuku. Ja musiałem strzałem naładować. Okej. Cyk! Panie! To chyba nie za szybko. Wpadł! Cyk! Dobra, i teraz R i jedziemy. Oż ty w mordę. No to był dobry pomysł, ale... Jesus! Nie, słuchajcie, dzik jest zbyt dziki. Och, mordę. Jak on biegnie teraz za mną.
jeszcze wpada, tych bandytów będzie pozamiatane. Chyba odpuścił. Nie odpuścił! Nie odpuścił dzik! On nagle tu biegnie dalej. Kote, uciekaj, dzik nas goni. No to rozumiem ten dzik. Bo wiecie, niektóre widzę, że przeciwnicy mają jakieś agro na pewnych miejscach, a ten ma dalej agro na mnie. Dziku, zostaw mnie, odpuść. Dzik odpuścił chyba. Okej. Okej. Dobra, miało być testowo, ale i zmarnowałem też, słuchajcie, zmarnowałem też pułapkę, ale przyjmuję na klatę, co się wydarzyło. Przyjmuję to na klatę jak najbardziej. Tak, niech będzie. To był test, czy mam szansę z dzikiem, ale no, w sumie fajną opcją może być właśnie to, że wiecie, że łapiemy w pułapkę. Łuk też całkiem fajnie tam obrażenia zrobił. Ciekawe, czy ten dzik zachowa swoje HP, czy będzie się regenerował. To też jest ciekawe. Dobra, słuchajcie, to wchodzimy do tego obozu teraz. Zrobimy sobie jakiś twardy zapis tutaj. Na wszelki wypadek. Niech będzie. I wchodzimy do obozu, pogadamy sobie z tymi ludźmi. Zobaczymy, co się dowiemy. I've seen many faces before, but I don't recall seeing yours. Is this your first time here? I'm new to Drova and I'm looking for Nemeton. You are a long way from Nemeton. This is the Remnant's camp. What's your business in Nemeton? I'm supposed to show this stone to a druid. I want to talk to a druid there. Tak, zdecydowanie. Then you don't need to walk through the Red Moor. We have druids here too. We used to be part of Nemeton, but some time ago we left those nut jobs to their own devices. Mhm. Okay. Good to know. Where can I find your druids? In the academy, but it is only for remnants. If you want to join the remnants, you'll have to convince one of the blades of Jiro, Boris and Egan. Egan? To accept you, you will also need to belong to one of their squads. Czyli muszę dołączyć do ostatków, innymi słowy. No dobra. I want to work in the pit, the note says that you are in charge. Okay. Are there any teachers here who can train me? There are plenty of good fighters here, but most will teach you only if you belong to the remnants. Okay. I recommend that you try the arena fighters. You will find them if you walk through the tavern, pass the arena and take some coins with you. Ty będę już płacić, tak? Who are the remnants? In Drova there are two major factions, the remnants, that's us, and the Nemeton. We don't intend to live in these ruins forever, we want to get out of here. Not just out of the remnants camp, but away from this world. Back home, away from Drova, we cannot build a life here. Jiro shall save us. He shall set us free. Okej. Okay. Ale przez jest Jiro przez J i tam jeszcze był Gero chyba, czy Giro. Może trzeba czytać przez G. Dobra, where can I find the Blades of Jiro? Jiro Perfect Hero. Eugen is a legend in Drova. He's the mightiest fighter there is. He defeats everyone and everything with his trusty axe. But sadly, nowadays he spends his time drinking in the tavern, wasting all that strength. He's gotten tired of everything, but he's still on the hunt for a challenge. Boris has his fighters in a lot of pies. He's a good fighter, but unpredictable. I think he earns a few coins through some unpleasant activities. What kind? I don't know. His word carries a lot of wave around here. You will find his hut just to the west, near the tavern. Dobra. I want to work in the pit, tak? We are always looking for good hewers. There is something in for you too. A roof over your head, good food, plenty of coins. You don't have to commit to anything. You can work as long as you like. What do I have to do there? You work in a mine and hew silver, under our protection. Anyone who hews with us, we watch their backs in every respect, tak? No dobra, I'm in. I recently brought some to the pit. Actually, Motek should be nearby. He wanted to return to the pit and he could take you with him. I wouldn't recommend that you go alone. Dangerous. Who is Motek? Where exactly do I find Motek? Kurczę, Motek pod Motek pójdzie. He's probably loafing somewhere around the arena again. He's gotten this idea into his head about becoming an arena fighter. If you find him, tell him I sent you. You can also walk to the pit on your own, but it's not safe. I understand, thanks. Dobra, I'll see you around. If you're looking for a bed, all the hewers sleep in the old mine just east of the entrance. You can grab a bunk there. Come on, take a look around, you'll see the benefits of being here. No dobra, a ty co powiesz? If you want something, go to Jola. Okej, okay, Florin każe mi gadać z Jolą, nie Jolą, kurde. No dobra, no to mamy tutaj jakichś ludzi, mamy... Faktycznie, tu rzeczywiście chyba srebro zbierają. Czyli co, oni ogólnie wykopują srebro.
i chcą też ludzi, którzy pomogą wykopywać to srebro. O, tu ktoś jest. Cześć. Boris. Hey, you look like someone who appreciate a couple of coins, exactly like me. We can help each other out, what do you say? No dobra. I like coins, what do you want me to do? I'm expecting a delivery from Nemeton. Is that along your way by chance? I was... It would be a detour. I was heading there anyway. It would be a detour. Then I'll give you a reason for a detour. Asmus in Nemeton has put together a package for me. As all you need to do is go there, pick it up and bring it back to me. I'll make it worth your while. No dobra, oczywiście, że spytamy... tajemnicza paczka. Spytamy, co jest w paczce. What's in the package? Is that any of your business? No. Do you need to know that in order to complete the job? That's also no. Good. I'll do it for you. Then report to Asmus. Tell him that Boris sent you. Bring me the package and I will reward you. I'm a blade of Jiro here in the camp. Ah. If you work for me, I can put in good word for you. That's worth a hell of a lot around here. A widzicie, czyli będziemy tutaj w razie czego jeszcze zyskiwać pewną reputację poprzez robienie różnych rzeczy. On ma coś do sprzedaży. Hey, what can I do for you? I want to join the Remnants. Do you know how I can win over Eugen? You don't look like a fighter, but you become dobra. I want to join the Remnants. You want to join us? All right, let me explain to you how we do things around here. There are two blades of Jiro in the camp. To have any chance of joining, you'll have to win over both of them. Eugen is one of them. He mostly sits around in the tavern and gets drunk. And the other smarter, more handsome and more popular of them is me. What exactly does win over you mean? Work for us, give us a hand, makes us want to take you in. Bring me the package and we'll take it from there. It's best to talk to Eugen yourself. But as long as he and I aren't convinced of you yet, you can forget about the whole thing anyway. Dobra. Okay, do you know how I can win over Eugen? But I know that, of course. The question is, how much is this information worth to you? Let's hear it. Mogę zapłacić? I wtedy on mi powie, jak mogę go zdobyć. No, jeżeli on lubi pić, to może trzeba mu jakiś dobry alkohol przynieść i wtedy jakoś, wiecie, on będzie mnie bardziej lubił. Ale to na razie zachowam to na później. Don't give me that, I can do it differently. Whatever you say, if you're desperate, you know where to find me. No dobra, czyli możemy sami znaleźć odpowiedź na to pytanie. Sami pokombinować, pogadać z ludźmi, dowiedzieć się czegoś więcej. I może by się udało... Mamy handlarzy. I może by się udało, słuchajcie, jakoś Eugeniusza na swoją stronę przyciągnąć, a może nie. Natomiast widzę tu bardzo dużo rzeczy. Mogę też ukraść oczywiście rzeczy stąd. Więc ja zrobię F5, żeby przypadkiem nie kliknąć czegoś. Mnóstwo handlarzy tu jeszcze. I tutaj jest strefa handlu, z tego co widzę, po lewej stronie. No właśnie, nauczyciele by byli też fajni, też oczywiście. I carry the best equipment. Dobra, faktycznie. Co ty tu masz? Zobaczmy. Whatever you need is in the wilderness, you can get from me, Miranda mówi. Pokaż mi swoje towary. O kurcze! Faktycznie! Patrzcie na to! Cluster Trap, Silver Ring of the Bandit, Dexterity plus 1. Tylko co mi to daje Dexterity? A nie, to jest receptura! Aha, że możemy zrobić sobie, okej. Okay. Tylko, że no to podnosi o 1 to trochę mało, nie? Ale może na start całkiem nieźle. Talent, Masterful Craftsmanship. Required one lamp of silver. Silver balls! A, dobra, mogę zrobić, dobra, srebrne kule. Trap mold, iron ingot, o kurcze, to już jakieś zaawansowane rzeczy. Silver arrows, iron arrows, large quiver, medium quiver. To trochę jakbyśmy od razu mieli dostęp do wszystkich ważnych rzeczy. Cast a net, widzicie, you can cast net immobilizing opponent for 2 seconds. To coś rzucał jeden z typów, nie? My tu mamy... Bardzo mi się podoba fakt, że jeżeli byśmy chcieli naprawdę podejść do walki z przeciwnikami mądrze, to patrzcie, mamy możliwość rzucania pułapek, rzucania sieci, nakładanie jakichś rzeczy, mamy jakąś bombę. Slowing down all opponents in the area of effect. Proszę bardzo, mamy coś na wielu przeciwników naraz. Wszystko możemy przygotować się do walk, żeby jakoś tu robić fajne rzeczy. Jeszcze activation mamy. To jak jest dużo przeciwników, to jest całkiem spoko opcja, żeby z nimi tutaj się bić. Burskin. No właśnie, czy mamy coś do sprzedania? Możemy coś sprzedać w razie czego. Możemy na razie wrzucić i zamienić to po prostu na pieniądze. No dobra, czyli tutaj mamy sprzęty różnego rodzaju, tak? Sprzęty, które mają nam pomóc. Mamy różne pułapki, mamy jakieś noże. O kurcze, castanet, patrzcie, a to jest co?
You throw a knife that inflicts and causes bleed, ignores the target's armor. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Noże do rzucania. Jeszcze zęby są potrzebne do robienia tego. No dobra, czyli ogólnie fajne rzeczy, ale my tutaj po prostu chcemy pay with coins. Proszę bardzo, to wzięliśmy sobie przynajmniej trochę monet. Dobra, zobaczmy jacyś jeszcze, jak mam to. Co ty sprzedajesz, kolego? A, to jest babeczka. Ah, you're new around here. You'll be glad you came to me. The stuff I sell isn't boring like everyone else's. Here you'll find only special items. My name is Flunka, and I'll show you the path into the world of magic. I carry the rarest spells, and I sell powerful artifacts that can help assist you in battle. Kurczę, jak mam ten potężny zaklęcie, to mogłem tym zaklęciem, słuchajcie, może właśnie wygrać z jakimś jakąś hieną albo dzikiem. Can I use the spells just like that? I sell powerful spell scrolls. You can cast their magic once without needing a runestone. Ah. They can assist you in fighting stronger opponents. The scrolls are expensive, but if you'll ever find yourself with your back against the wall, they can give you an edge. The more powerful the spell, the more expensive the scroll, like everything in life. No dobra. Mamy jeszcze jakieś pierścienie, które coś dają. Restores 5 health per killed opponent. Proszę bardzo. Mamy umysł plus 1, dexterity i oczywiście siła. Mamy różne pierścienie. Mamy różne potki. Increase your movement speed by 30% for 50 seconds. O kurczę, ładne. Healing potion 70% of your maximum health. Flow potion. No i mamy różne, zobaczcie. O, mamy insekt, przywanie insektów, którzy otruwają przeciwników. Tutaj mamy łapanie przeciwników. O kurczę, mega dużo tego. O Jezu! 700 obrażeń magicznych. Call forth a fear explosion. Wydaje 350 monet, żeby jednokrotnie użyć scrolla, który robi rozpierduchę. Wolałbym nauczyć się pisać scrolle, jeżeli to jest w ogóle możliwe. O! Useful in many situations and always called for. Proszę bardzo, jakiś róg, który można zadąć. Ciekawe. Ciekawe, dobra, czyli pani sprzedaje jakieś magiczne przedmioty. Dobra, nie będziemy oczywiście oglądać każdego na razie sklepu, bo no jak sami widzicie, czasu nam nie starczy. No matter what weapons you're looking for, you'll find them with me. I've got the best weapons in all Drova. Dobra, to zobaczmy. No i faktycznie ma różne bronie. Ale myśmy przed chwilą zdobyli Blunt Bronze Blade. Zobaczcie, jaka jest zmiana, jakie to jest potężne. Ale my byśmy chcieli, no właśnie, my byśmy chcieli jakieś zdobyć, zobaczcie, Blunt Stinger, tak? To jest mega ważne, very fast. Two-handed weapon, jednak, widzicie, tak jak myślałem, czyli... O, czyli sztylety są bronią dwuręczną, tak jak podejrzewałem. Fanged daggers, to wszystko jest drogie, ale też widzicie, że wymaga ode mnie posiadania tego proficiency, czy jak to tam się nazywało, prowess, tak? Jagged bronze knives, te są lepsze. O, to ciekawe, bo nie wiem, czym się różnią, skoro te jest plus, to jest 8, ten jest 11. No ale są mega szybkie. Moglibyśmy je, prawie moglibyśmy je kupić. Jakbym posprzedawał rzeczy, to już bym je miał. Czyli tu można zdobyć jakieś sztylety. Tylko właśnie staram się, czy też sztylety. O, proszę bardzo, ability wound mamy, ability kick i ability dash. My, najlepsze jest to, że my zdobywamy te rzeczy też po drodze, tak? Więc właśnie, jakbyśmy chcieli grać na sztylety, no to nie będzie tarczy. Więc trzeba będzie na pewno robić jakieś uniki. Także tu będzie bardzo ważne robienie uników, ale ten dash tak naprawdę to powoduje, że my raczej przeskakujemy do wroga, chociaż może też szybko da się uciec. Może to nie jest głupie. W każdym razie, gdybyśmy chcieli jakieś podstawowe sztylety kupić, to możemy to zrobić tutaj. Dobra. A ty sprzedajesz pewnie jedzenie, jak znam życie, tak? Po prostu. Aldo. Well, is there something you might be looking for? Something simple, something extraordinary? Aldo's got everything. Co on tutaj ma? Healing ointment, beer, wine i torch. Coś mi się wydaje, że wino może być czymś, co bardzo się spodoba temu Eugeniuszowi, z którym będziemy mogli się mierzyć. No dobra, słuchajcie, no mój czas się niestety kończy, więc już zostawiam te. A tu mamy, a tu możemy ukraść coś, tak. Tu mamy, widzę, że tawernę. Tak, może tu byśmy Eugeniusza spotkali tak naprawdę. No to może być on, to może być on. Tu mamy też mnóstwo osób, zobaczcie, z iloma osobami to moglibyśmy pogadać. Jest arena, słuchajcie. Jest arena, przy arenie można by walczyć, może prawie wpadłem. Tu też mam jakiegoś człowieka. Jezu, i tych ludzi tu jest. No jakby chcieć z każdym pogadać, to sami widzicie, no jak w prawdziwym RPG-u, tak? RPG mają dużo rozmów. Z każdym chcielibyśmy się zapoznać. Każdy mógłby nam coś innego być może dostarczyć! Jezus. Nie chciałem tam wchodzić. Już się rzucają. To jest też pies.
Tak, on mówił, że w sumie to na wschodzie mam jakieś miejsce, gdzie mogę sobie pospać. Dobra, słuchajcie, na tym będę musiał skończyć. Jest arena, na której można walczyć. Ło, są tu jakieś zwierzaki, proszę bardzo. Co to jest jakiś biedny człowiek, ktoś tutaj chodzący? Ło, tutaj ktoś ćwiczy. O, proszę, może też będę mógł poćwiczyć, to stąd te dźwięki szły. Kiedy mają zbroję w ogóle, weźcie. Kurczę, nie będzie tak łatwo z nimi tu wygrać. O, mogę wziąć to chyba? Tak, F5 to przy wypadek, ale mogę to wziąć. Po prostu deska. No ten ktoś może nas tutaj nauczyć po prostu walczyć. Dowiemy się, kto to jest kiedyś w przyszłości, może gdybyśmy chcieli grać dalej. Więc słuchajcie, no to byłoby na tyle, jeśli chodzi o moje takie wstępne 3-dniowe ogranie, 3-godzinne ogranie Drowa. Naprawdę wygląda to mocno obiecująco, mega fajnie. Można się tutaj wkręcić. Tak, no prawie mam kolejny poziom. Prawie mam kolejny poziom, to co musiałbym zrobić, to faktycznie tak naprawdę wziąć sobie w końcu ten lepszy miecz, który ukradłem tym ziomeczkom i po prostu go tu podmienić, bo to jest na pewno lepsza broń, jak widzicie. A, ja miałem dwa? Blunt Bronze Blade? Czy to po prostu... Nie, on po prostu tu jest... Dobra, on jest... Dobra, on mówi, gdzie ja mam to wyekwipowane. Okej, już rozumiem, dobra. No to zdecydowanie lepsze, 12 niż 6, to już jest... To już jest potężniejsza broń, tak? No ale zależałoby nam na pewno na tym, żeby... Może te ciuchy pewnie sprzedać za złotówkę. Zależałoby nam na pewno na tym, żebyśmy mogli zdobyć w przyszłości po prostu lepsze narzędzia i po prostu móc powalczyć. Ach, bo my mamy 4 miejsca na pierścionki. Mamy jeden ciuch, mamy jedną rzecz na głowę i mamy 4 miejsca na akcesoria. Okej, tak jest to rozwiązane. Teraz się kurde przyjrzałem. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, słuchajcie. No ja bym chętnie do Drowy grywał dalej. Naprawdę czuję, że wkrętka jest. Wkrętka jest, fajne pomysły są, świat jest duży, postacie, questy, przedmioty, crafting. Fajnie byłoby poczuć to, jak się rozwijamy z każdą kolejną minutą, tak? Tu czyjeś łóżko. Ale nie będę z niego korzystał na razie. Więc no. To może trochę rzeczywiście człowiek być przytłoczony ilością rzeczy, które można w tej grze robić, ale... Mam nadzieję, że będzie nam dane sobie pograć w to jeszcze troszeczkę dłużej. A tymczasem, wielka piona, do zobaczyska. Cześć.